Mam 101 lat. Tyle, ile nasz zbór w Krakowie. Adwentyści Dnia Siódmego to ludzie, dla których największą pasją jest Pan Jezus Chrystus, który jest jedynym pośrednikiem i jedynym spowiednikiem. To ludzie, dla których Pismo Święte jest przewodnikiem życia, a wiara filozofią życia. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Adwentyści przyjmują chrzest w wieku pełnego zrozumienia zasad wiary, czyli w dorosłym wieku. Statystycznie średnia wieku chrztu w Krakowie była około 33 lat. Najmłodszy ochrzczony członek miał 11, najstarszy 88 lat. To ludzie, którzy wierzą, że zbawienie jest wyłącznie darem Boga, na który nie możemy ani zasłużyć, ani zapracować. To ludzie, którzy wierzą w życie wieczne, bez bólu, łez, cierpienia i śmierci. To ludzie, którzy czekają na największe wydarzenie w historii świata, czyli powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Czekamy na przyjście Jezusa z ulgą, z radością, że przyjdzie po nas. To ludzie, którzy zachowują biblijny sabat, dlatego święcą i odpoczywają w sobotę. Wyobrażamy sobie 24 godziny, podczas których nic nie musicie robić. My postanowiliśmy jeden dzień w tygodniu poświęcić na to, żeby odpocząć od piątku wieczorem do soboty wieczorem i namawiamy do tego mieszkańców Krakowa i turystów, żeby odpoczywali razem z nami. Super pomysł. To ludzie, którzy dbają o swoje zdrowie, żyjąc bez używek i nałogów. To też ludzie, którzy żyją aktywnie, lubią biegać, morsować, dziergać na drutach, którzy mają swoje pasje. To ludzie, którzy lubią pomagać innym ludziom. Bardzo piękne zaproszenie do Krakowa. Zespół New Heaven zaprasza na koncert w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Dzięki wielkie za serce, dzięki wielkie, że gracie razem z nami. Cześć, siema, Jurek Owsiak. Mówi się, że adwentyści żyją długo. W Krakowie średnia długość życia adwentystów waha się około 78 lat. Znaczna większość adwentystów, około 75%, to adwentyści wywodzący się z kościoła katolickiego, natomiast 25% to z domów adwentowych. Adwentyści dla Krakowa od 100 lat. Ludzie, którzy sprzedają ci warzywa, uczą twoje dzieci, mieszkają obok ciebie. Od 100 lat żyjemy w Krakowie i dla Krakowa. Jesteśmy dla was od 100 lat. Dzisiaj mieliśmy przywilej sprawić, żeby nasz Kraków był troszeczkę bardziej zielony. Posadziliśmy około 300 krzewów w radosnej, wesołej atmosferze. Na przestrzeni 100 lat adwentystów w Krakowie było około 1500. Średnio to wyglądało w ten sposób, że zbór liczył raz około 120, raz do 200 członków. Ze względu na okresy emigracyjne, takie jak do Australii czy Niemiec Zachodnich w latach 60., 70. i 80. Nie wiemy, co przyniesie jutro. Ostatnio doświadczyliśmy najdłuższego w historii czasu bez nabożeństw, jakiego nawet nie było w czasie II wojny światowej. Ale wiemy, że jak długo będziemy żyć dla Krakowa. Jedną radość, że Pan Jezus przyjdzie, że będziemy razem, że to wszystko minie i wszyscy będziemy razem.